Przede wszystkim dzisiaj na temat cienkiej skóry, bo jest to temat dosyć trudny, często wiele zawodników ma z tym problem. Zawodników, nie tylko zawodników, także osób, które walczą o formę. Jak ją uzyskać? Otóż nie ma to szczególnego przepisu, jak ją uzyskać. Każdy z nas jest inny. Od tego zależy nasza genetyka i czy mamy cienką skórę. Jedni mają ją szybciej, inni wolniej. Wiadomo, w dużej mierze ma na to wpływ dieta, co przede wszystkim ograniczenie produktów zawierających laktozę, czyli produktów mlecznych, do zera. Jak najczystsze jedzenie w postaci jak najmniej przetworzonych produktów, jak najmniej soli, ponieważ ona też trzyma wodę w naszym organizmie, jak najmniej produktów zbożowych. Ja generalnie przed zawodami ograniczam te produkty. Moja dieta składa się z ryżu, świeżych warzyw, mięska, oczywiście białego, kurczaka lub indyka, ewentualnie ryb i jaj. I to jest wszystko. Nie udało się ten efekt uzyskać, specjalnie na niego się nie starałam, po prostu miałam taki gen. Aczkolwiek wiem, że wiele dziewczyn zmaga się z problemem zbyt grubej skóry przed zawodami. Też kwestia odwodnienia, gospodarki hormonalnej też ma na to duży wpływ. No i także ograniczenie tych produktów, tak jak mówiłam, ze względu na alergeny, ze względu na to, że część produktów zatrzymuje wodę w naszym organizmie, część produktów źle wpływa po prostu na wygląd skóry, powoduje infekcje, alergie i tak dalej. Dlatego jedzenie zupełnie czyściutkie, jak najmniej przetworzone, ale wszystko z głową, smacznie i zdrowo. Dzięki piękne i do usłyszenia.